Ignacy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Co ja mam dzisiaj od rana? Proszę Państwa, dzieci drą japacze. Psy szczekają dookoła, a karawana idzie dalej. Czyli zaczynamy nowy tydzień. Proszę Państwa, był taki przekaz dnia mój, chyba 270. Mogą Państwo sprawdzić. To jest jeden z najlepszych przekazów, gdzie Państwo mogą ustalić, jaki jest mój stosunek do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ów hierarcha po 50-letniej służbie posłudze kapłańskiej otrzymał krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski od samego naszego prezydenta. Co to się działo? Co to się działo? Ja nawet nie wiem, co tam się działo. W każdym razie opisałem to starannie, jakbym przy tym był. Zapraszam serdecznie. Poproszę o trąbę. Dziękuję, poproszę o drugą. Będzie bardzo dziś odświętnie, będzie bardzo dziś niedługo. Za 50 lat działania, walki z zarazą tęczową, pedofilii, tuszowania i za duszpasterskie słowo. Za tekst, że brat Jarosława równy królom historycznym, arcybiskup Jędraszewski jubileusz miał prześliczny. Nie pojechał do stolicy, tak jak inni nagradzani. Państwo służy kościołowi, on przywódców kraju chrzani. Przyjechała więc do Kraka cała paka władców Polski, zaś pan Duda przygotował piękny dlań krzyż komandorski. Poproszę o trąbę. Dziękuję, poproszę o drugą. Że przy sobie order miała, trąba trąbie, order dała. No i ładna to piosenka, niedługa. Wszystkiego najlepszego naszemu arcyduszpsałterzowi. Proszę Państwa, 22 maja dzisiaj jest i poniedziałek i imieniny obchodzą Emil, Julia i Ryta, a także Dorian, Fulko, Helena, Jan, Krzesisława, Marcjan, Piotr, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława. Wszystkiego dobrego, najlepszego, nawet lepszego niż poprzednio Państwu życzę. Gdy się w maju pszczoły roją, takie gnoje, takie roje w wielkiej cenie stoją. No takie przysłowie dzisiejsze, nietypowe święto, dzień praw zwierząt. Bardzo słusznie, powinny mieć swoje prawa, lewa też. I Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Oczywiście. Dlaczego nie? O, mój kochany Konstanty Ildefons Gałczyński napisał kiedyś, wymyślił takie coś. Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. A niby taki prześmierca i szyderca, jak ładnie powiedziane. I na końcu taka trochę ni z gruchy, ni z pietruchy gra półsłówek. Kiedyś ją wymyśliłem, ona chyba dermatologiczna trochę jest. Pula na gale. Do widzenia.